Zdaje się, że jednak cała sztolnia nie jest zasypana, bo natrafiłem na wielką dziurę. Mamy kontakt ze sztolnią. Nie widać dna. Cześć wam. Dzisiaj przyjechaliśmy na Sobięcin, aby zobaczyć, co zostało ze sztolni szkoleniowej Gwarek. Tu mamy budynki pokopalniane. Zdaje się, że jest jakiś warsztat. Coś, co było kiedyś jakimś fajnym terenowcem. A sztolnia jest tam. Sam budynek, zanim przejdziemy do sztolni, też jest arcyciekawy. Tak zaraz na to zwróciłem uwagę. Zobaczcie, tutaj w narożnikach budynku, tutaj i tutaj mamy kotwy. To zdaje się, że to się fachowo nazywa kotwy. Krótko mówiąc, było to przeciwdziałanie przeciwko szkodom górniczym, żeby budynek nie pękał, był w ten sposób kotwiony. Jednak nie wszystkim szkodom górniczym możemy zapobiec, jak widzicie. Tutaj nad oknem mamy wyraźne pęknięcia. Ale fajna lampa z epoki. Teraz z tego, co kojarzę i z tego, co widzę raczej, to jest tutaj jakiś warsztat samochodowy. Okolica upstrzona niczym dobra kasza z kwarkami, jak mawiał Pawlak. Tu mamy też wszystko budynki pokopalniane. A tutaj jawi nam się dawny wlot do sztolni szkoleniowej Gwarek. Umówmy się, nie jest dla mnie zaskoczeniem, że sztolnia wygląda w taki sposób. Miałem wiedzę, że sztolnia została zrównana z ziemią. Była to, jak mówię, sztolnia ćwiczebna, szkoleniowa, gdzie przyszli górnicy, adepci szkół górniczych, ćwiczyli tutaj swoją przyszłą pracę. Stawianie obudowy EUP, stricto praca górnicza. A tak wyglądało to kiedyś. Jesteśmy już po drugiej stronie. Nazwijmy to w cudzysłowie wewnątrz sztolni. Sztolnia, jak widzicie, nie istnieje. Pozostały tylko resztki. Udamy się na górę. Zobaczymy, co tam słychać. Teren zarośnięty, ale wyraźnie widać, że jest splantowany, wyrównany. I cóż, i tyle zostało ze starej sztolni. Może nie starej, bo budowana w latach 60. czy 70., ale tyle z tego zostało. Chcę się przedostać tutaj na te jakieś nierówności, jakieś fragmenty kamieni. Chcę zobaczyć, co tam jest. Ale tu muszę kamerę wyłączyć, żeby przez te chaszcze się przedrzeć, a nie będę szedł i trzymał kamerki, bo będzie strasznie trzęsło. Sztolnię mamy gdzieś tu, ten wlot do sztolni. Natomiast tu, troszkę w prawo, mamy jakiś spory lej na dobre 3-4 metry. I tak się zastanawiam, czy ta sztolnia gdzieś może miała jakieś odbicie, może to było jakieś osobne wejście, albo to kompletnie nie ma nic, nie ma związku z tą sztolnią, a raczej z obiektem, który jest tutaj przed nami, czyli są to właściwie
resztki dawnego warsztatu uczniowskiego, w którym żołnierze, uczniowie szkolili się swojego zawodu. Budynek przeznaczony do likwidacji. Tam na moim kanale też znajdziecie film z jego wnętrza. Także jeśli to ktoś z Wałbrzycha, kto by miał wiedzę, czy mógłby powiedzieć, do czego na przykład służy ten taki betonowy, żelbetowy twór, czy miał jakieś powiązanie ze sztolnią, czy może właśnie z tymi warsztatami, tego nie wiem. No tutaj mamy teren przeobrażony, jakieś ceglane resztki. Nie mam świadomości, po czym chodzę. Jestem nad sztolnią i są tu jakieś betonowe płyty, gruzowisko, krótko mówiąc, ale też widzę, że są tu kafelki, czyli tutaj stał jakiś budynek. Napiszcie w komentarzu, ktoś to jest z Sobięcina, z Wałbrzycha i ma taką wiedzę, czy nad sztolnią był jakiś budynek. Przyznam, że nie zadałem sobie trudu, żeby samemu to sprawdzić, gdyż najzwyczajniej w świecie mnie taki stan rzeczy zaskoczył. Byłem przygotowany na obiekt, jakim jest sztolnia Gwarek, natomiast tego akurat nie sprawdziłem. Mój błąd bije się w klatę. Ale jeśli tu był jakiś budynek, to nie taki typowy jakiś, nie wiem, do mieszkania. No bo przecież to są elementy żelbetowe, naprawdę grube. To po 30-40 cm są grube płyty żelbetowe. Zdaje się, że jednak cała sztolnia nie jest zasypana, bo natrafiłem na wielką dziurę i bez wątpienia tak, jest to na linii sztolni. Mamy kontakt ze sztolnią, nie widać dna. Oczywiście wy przez te gałęzie tego nie zauważycie, ale tu się obwaliło, czyli sztolnia nie jest całkiem zasypana. Ciekawe, jak daleko biegnie. Albo jeszcze inaczej, bo to wiecie, to nie ma co szerzyć herezji i w ogóle, tylko być może to jest tak, że jeśli przyjmiemy, że tutaj stał budynek, to jest to wejście do starej piwnicy, ale wątpię. Jakieś 40 metrów ode mnie jest wlot do sztolni i dokładnie na tej samej linii mamy zapadlisko z dziurą. Szerokość spora, jakieś metr na 50. Głęboka, ciężko ocenić. No kurde, trochę tutaj obdziobałem z tych chaszczy. No już mi się ręce trzęsą. No bo wiecie, jak ja to zawsze mówię, człowiek może wyjść ze sztolni, ale sztolnia z człowieka nigdy nie wyjdzie. No ale ja nie mam nic ze sobą, żeby tam się gdzieś wpieprzyć. Zresztą być może jest to zwykłe usypisko i nie ma kontaktu ze sztolnią. Ciężko mi jest to stwierdzić. Poza tym całość terenu jest tutaj zapadnięta i tam nie widać prawej strony, czyli teoretycznie gdyby tutaj stanął taki ktoś jak ja, to mógłby to się dalej tutaj zapaść, więc ja nie będę ryzykował. W razie czego jest to temat dla Leona, niech sobie to sprawdzi. Tak, bo my jesteśmy centralnie na linii sztolni. Próbowałem z tej strony wejść tutaj, żeby wam tą ścianę tu pokazać. Jednak ta część tutaj zaczyna pode mną po prostu pływać, więc ja nie będę tam ryzykował w ogóle. Ale z tego, co zdążyłem się zorientować, to jeśli jest to takowy kontakt ze sztolnią, to należy tutaj jednak wdrożyć łopaty i to udrożnić.
Oczywiście z góry przestrzegam. Nikt, kto nie ma czujnika, dozymetru, tlenu, gazów, niech nie wchodzi. Jestem tego żywym przykładem. Dwukrotnie mało nie zginęłem właśnie w kopalniach węglowych. O ile ten obiekt nie miał kontaktu ze złożem, ale uwierzcie mi, nie musi. Nie musi mieć kontaktu ze złożem. Ostatnio mało się nie wyłożyłem na zwykłej, ostatnio, 2 lata temu, na zwykłej eksploracji przepływu takiego pod torami kolejowymi. Weszliśmy razem z kolegą z kanału Znaki i niewiele brakowało, żebyśmy tam zostali. Ja zresztą cudem wylazłem. Stężenie gazów śmiertelnych było tragiczne. Potem skontaktowałem się z Leonem, właściwie Leon się ze mną skontaktował, weszedł z czujnikiem i dane były porażające. On ten obiekt wyeksplorował, mając na sobie maskę i butlę z tlenem. Także no niech to samo mówi wam o tym, że każda dziura w Wałbrzychu potrafi zabić. Jak wy oceniacie dzisiejszą wycieczkę? Ciekawa historia z tym zapadliskiem, nie? Przyznajcie sami. Resztki napisów i prawdopodobna możliwość wejścia i zobaczenia chociaż fragmentu tej sztolni ćwiczebnej, sztolni szkoleniowej. Dobra, ja się z wami będę żegnał. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.